Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim Iskrowym. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o codzienności koni, czyli o tym, co one robią tak naprawdę na pastwisku, jakie są ich zachowania, naturalne odruchy i co tak naprawdę najbardziej lubią robić na pastwisku. Konie, konie, ach te nasze konie, jak patrzymy na nie na pastwiskach, widzimy w nich radość, swobodę i wyluzowanie. I to jest najważniejsze, ponieważ to są ich naturalne warunki. Jak już wiemy i wiecie, konie powinny mieć maksymalną część dnia i nawet nocy, najlepiej nocy tak samo, jak i dnia, poświęcać na tym, by chodzić na pastwisku, czyli na wolnej przestrzeni, w towarzystwie innych koni. Konie są niezwykle towarzyskimi zwierzętami i wesołymi po prostu. Chciałabym Wam pokazać, jak one spędzają czas na co dzień, będąc na pastwisku, gdzie ludzie ich nie dotykają, nawet czasami nie obserwują, nie dosiadają. Konie uwielbiają się wylegiwać, wygrzewać w słońcu, ale też jest taka jedna magiczna zasada. Koń nie położy się w miejscu, w którym nie czuje się bezpiecznie. Więc jeśli widzimy, że nasz koń plackiem leży, wyleguje się na słoneczku w ciepłym piasku, możemy być szczęśliwi, że nasz koń, wasz koń, czuje się bezpiecznie. Konie lubią wylegiwać się, leżeć, zasypiają tak samo jak ludzie, ponieważ to jest mit, że koń śpi tylko na stojąco. Konie w ciągu swojej doby około 3 do 4 godzin poświęcają na pełen, głęboki sen leżąc. Także na pastwisku konie oczywiście się wypasają, ale i biegają, ganiają, wygłupiają się między sobą, zaczepiają, bawią się, szarpią się za kantary lub po prostu spędzają ze sobą rezolutny czas, biegając, kopiąc się, gryząc i wygłupiając. Ale także okazują sobie przyjaźń, czyli okazywanie przyjaźni jest to drapanie się po kłębach lub tutaj właśnie po szyi, po grzywie. Jeden drugiemu robi taką przyjemność i to jest wobec koni języka okazanie przyjaźni. Także konie dostrzegają i czują różne zapachy i zachowują się w taki sposób, że wywijają wargę i czują, o, jakiś zapach fajny albo inny koń, ciekawy zapach, muszę go powąchać i bardziej wczuć się w to, co ja tam czuję i widzę. Także konie lubią tarzanie. Dla koni tarzanie to jest jak dla nas kąpiel pod prysznicem. Często tak widzimy takie obrazki, że wypuszczamy konia na łąkę, pierwsze co wbiega i tarza się najlepiej w suchym, takim głębokim piasku lub w błotku, niektóre konie lubią wytarzać się, zrobić konkretną panierkę i wtedy idzie dopiero się wypasać. Dla koni też to jest ochrona, tak, przed muchami. Jeśli w momencie, kiedy oczywiście jest ten sezon letni, jest dużo różnych owadów, które no niestety doskwierają dosyć mocno koniom i konie dzięki takiemu wytarzaniu w błotku czy w konkretnym piasku dają taką naturalną ochronę przed muszyskami. Pamiętajcie, że to dla koni jest bardzo ważny czas. Czas towarzystwa, spokoju, możliwości swobodnego galopu, możliwości swobodnego jedzenia i przemieszczania się. Dla koni to jest no jedno z najważniejszych rzeczy, ponieważ to jest ich natura. Przemieszczanie się, wolna przestrzeń i towarzystwo. To tyle moi drodzy o naszych koniach. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. I jak widzicie, konie są niesamowitymi zwierzętami, niezwykle wesołymi i przyjacielskimi wobec siebie. I co prawda, rezolutnymi. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia.